Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy króciutki odcinek będzie tylko małym przypomnieniem o procedurze CE5, czyli Close Encounters of the Fifth Kind. Co to jest za procedura? Jest to protokół, jak możemy nawiązać kontakt z naszą rodziną z kosmosu. Procedura ta została dokładnie opisana przez doktora Stephena Greera, który poprzez medytację i kontakt telepatyczny z innymi cywilizacjami był w stanie taki protokół, procedurę opisać i działa ona wręcz rewelacyjnie. Jeżeli chcielibyście bardzo szczegółowo tą procedurę poznać, zachęcam do obejrzenia filmu 72 u mnie na moim kanale. A teraz króciutko przypomnijmy, o co tutaj chodziło. Przede wszystkim, jeżeli chcemy nawiązać kontakt z naszą rodziną z kosmosu, należy mieć czyste serce. Należy też mieć czyste intencje, czyli nie chcemy ich zobaczyć tylko po to, żeby zobaczyć, żeby móc o czymś opowiadać, tylko na przykład po to, żeby poprosić ich o pomoc w na przykład podwyższeniu świadomości na Ziemi. Albo na przykład chcielibyśmy ich prosić, żeby pomogli nam w tym, żeby nasza Ziemia była znowu dobrym, pięknym miejscem dla człowieka oraz dla naszej rodziny z kosmosu. Chodzi o to, żeby ta intencja była naprawdę czysta i naprawdę dobra. Ostatnim punktem jest bardzo głęboka medytacja, która polega na tym, że najpierw rozszerzamy naszą świadomość, a później poprzez tak zwane techniki CRV, czyli Controlled Remote Viewing, czyli kontrolowane widzenie na odległość, jesteśmy w stanie nawiązać telepatyczny, mentalny kontakt z naszą rodziną w kosmosie i poprosić ich o to, żeby, jeżeli jest to dla nich bezpieczne, żeby się tutaj zjawili w tym miejscu, w którym się znajdujemy. I wtedy następuje tak zwany zooming, czyli pokazujemy im mentalnie miejsce, gdzie się znajdujemy w kosmosie, czyli gdzie Ziemia się znajduje, a potem gdzie, na jakim kontynencie my jesteśmy, w jakim kraju, w jakim miejscu w tym danym kraju, w jakiej miejscowości, na jakiej ulicy, czy na przykład gdzieś tam w pobliżu gór, obojętnie gdzie się znajdujemy. I wtedy dochodzi do kontaktu. I ja Wam powiem, miałam 2 razy szczęście, że używając procedury CE5 byłam w stanie zobaczyć UFO. A teraz króciutko przypomnijmy sobie, jak wygląda kontakt. Zobaczymy też nagrania z kontaktu. Jest to bardzo krótki film, jednominutowy, ale warto sobie zobaczyć. Aha, oczywiście ten film, znaczy ten króciutki filmik, jest to informacja na temat filmu, który też nosi taką nazwę. Oczywiście film ma przeszło godzinę, także no tutaj ja nie będę go tłumaczyła, ale wrzucę Wam linka, jeżeli ktoś jest w stanie po angielsku sobie go obejrzeć, to jak najbardziej zapraszam. Since 1990, a network of free thinkers and renegades have been bypassing the national security state to make direct contact with advanced extraterrestrial civilizations. Mhm. Czyli od lat 90., czyli od 1990 roku, 3 renegatów, czyli renegat to jest taki wyrzutek społeczeństwa, tak go można nazwać, zaczęło współpracować ze sobą i stosując procedurę CE5, zupełnie ominęło wszystkie agencje, które do tej pory uważały, że mają tylko one wyłączność
na to, żeby nawiązywać kontakt z obcymi cywilizacjami. Using the Close Encounters of the Fifth Kind Protocols, or CE5, developed by Dr. Greer, this has proven to be the most subversive and dangerous information he has released to the public. Oczywiście, te wszystkie agencje oraz rządy niektórych państw uważają, że to, co zrobił dr Greer, że ujawnił protokół nawiązywania kontaktu z obcymi cywilizacjami, jest wręcz przestępstwem i że nie powinno być tak, że zwykli ludzie mogą nawiązywać kontakt po prostu z naszą rodziną z kosmosu. Oh my gosh! For thousands of people, contact has begun. No i tak naprawdę już w tej chwili są tysiące ludzi na świecie, którzy taki kontakt nawiązali. Jak to wygląda? Możecie, oczywiście to nie chodzi tylko, że musicie z doktorem Greerem uczestniczyć w spotkaniach i medytacjach. Oczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość, to myślę, że byłaby to świetna okazja, ale też można zebrać grupę znajomych, przyjaciół i samemu spróbować nawiązać po prostu taki kontakt. Oczywiście zapraszam do obejrzenia całego filmu, link będzie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!